Cześć, witam Was w trzecim odcinku Heavy Rain. Zaczynamy kolejną przygodę z naszą grą. Będziemy kontynuować rozdział, który nazywa się pięknie Melina. Co się wydarzyło w poprzednim odcinku? Niewiele. Znaczy, jeśli chodzi o ten wypadek, no to rzeczywiście rzutowało to bardzo na dalszy przebieg gry. No widać, że rodzina się rozpadła. Tak się przynajmniej domyślam. Ale jeśli chodzi o jakąś akcję i wytłumaczenie, co się dalej działo, to niestety nie mamy. Ale wiadomo, nie mogą wszystkiego nam odkryć od razu, bo nie byłoby takiej fajnej zabawy, więc zaczynajmy. Wysiadamy z samochodu. O! Już nie jesteśmy Ethanem. Tylko jakimś innym panem. Idziemy do motelu. Jesteśmy panem z brzuszkiem, widzę. Pod krawatem. Ciekawe, co jesteśmy. Dobra, idziemy. Dobra. To? Lauren Winter. Coś to panu mówi? Nie. Nie kojarzę jej. Aha. Z Siublinu? A, ta Lauren Winter. Trzecie piętro, na końcu korytarza, ostatnie drzwi po lewej. Okej. Okay. Nie, chyba nie jesteśmy w jednym sumie. Też wygląda mi na takiego amerykańskiego gniazda, ale... Wygląda do jakiejś babki. Czy coś się stanie znowu ta muzyka? No rzeczywiście wygląda trochę melinowato. Które drzwi mówił? Nie zapamiętałam. Dobra, dziękuję za wszystkich. Czy ja coś słyszałam? Chyba coś słyszałam. To słyszeliście? O! Lauren Winter? Przykro mi, tylko umówieni klienci. A co ja miałam zrobić? Czemu gra mi nie pokazała? $50. Bez całowania ani żadnej perwery. Pasuje. Co ja będę tu robić? Pieniądze na stół. Masz dokładnie 10 minut. Kiedy zadzwoni, to koniec. Jasne? Mam 10 minut. Super. O, pewnie przyszłam sobie do motelu. To otworzę sobie lodówkę, czy nie? Głosujemy. Aha, nie otworzę sobie lodówki, bo mogę sobie popatrzeć. Co, już nastawiłeś? Stoper? Minutnik? Mam tylko 10 minut? Lepiej zacznij zrzucać ubrania, nie mamy całego dnia. Nie po to tu przyszedłem. No, proszę. O, kurwa, glina. Mogłam wiedzieć. Czego chcesz? Na koszt firmy, tak? Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Rodziny ofiar zabójcy z origami zleciły mi przeprowadzenie śledztwa. Przyszedłem zadać pani parę pytań o John'ego. Wszystko już powiedziałam policji i nie mam nic do dodania. Proszę dać mi spokój. No, nie. Współczuj, nalegaj, przekonaj. Zabójca nadal przebywa na wolności i znowu zabije, jeśli go nie złapią. Mój Johnny nie żyje. Co to za różnica? Jeśli nie powstrzymamy zabójcy, będą kolejne ofiary. Potrzebuję pani pomocy, Lauren. Może wie pani coś, co przyda się w śledztwie? Pomóc panu? Niczego pan nie zmieni!
Mój syn nie żyje, słyszy mnie pan? Nie żyje! Szkoda, że nie rozwijają swoich myśli, o co chodzi. Głuchy jesteś? Nie mam nic do powiedzenia. Nie! Wynoś się! Jeśli nie znajdziemy zabójcy, kolejne matki będą odnajdywać porzucone ciała synów. Ale pewnie! Co to panią obchodzi? To już ich zmartwienie, prawda? Mała manipulacja. I zaraz będzie... Czekaj! O, dzięki syna. Co chce pan wiedzieć? Wreszcie się poruszyła, prawda? Zniknęło się podejrzane żony. Dobra, kolejny. Jaki był Johnny? Jakim był dzieckiem? Johnny był dobrym chłopcem. Czasem bił się z innymi dzieciakami, które nazywały mnie... Wie pan. Chyba na swój sposób rozumiał, co się dzieje wokół niego. Jak zniknął pani syn? Po szkole zawsze chodził bawić się z dziećmi sąsiadów. Pamiętam, że tamtego dnia była straszliwa ulewa. Nigdy tego nie zapomnę. Wszystkie dzieci wróciły do domu około 5:00. Wszystkie poza nim. Zapalił pan? Dzięki, rzuciłem. Mądrze. Popieramy mądrze. Bajki są B. A co z ojcem Johnny'ego? To nieudacznik bez pracy. Jak wracał pijany, to lubił mnie bić. Odszedł, kiedy Johnny zniknął. Tyle go widziałam. Tchórz. Dobrze, że odszedł. Kiedy zaczęła pani szukać? Około 8:00. Zaczęłam się martwić. Obeszłam całą okolicę. Poszłam na łąki. Lubili się tam bawić. Odwiedziłam jego kolegów. Pogliny zadzwoniłam około 10:00. Minutnik. Czas minął, panie Shelby. Mam nadzieję, że to panu starczy. Teraz proszę wyjść. Myślałam, że czegoś się dowiem. Więcej, ja już nie jestem zainteresowany współpracą. Szkoda. Co ma innego do roboty? A, może klient przyjdzie. To też tak może być. Mi się to pojawiło. Czy ja mam już naprawdę stąd wyjść? Coś mogę? Jeśli pani sobie przypomni cokolwiek, proszę zadzwonić. No, to są do mnie. Proszę do mnie zadzwonić. Możemy już nic? Nie, zaczęła się przy tym literku. Dobra, to chodź na niego. Chyba? No, widzimy, były wąsy, co mogą zrobić. No, dziś, nie zatrzymaj się, panie. Pani Shelby. O, łazienka jest. Możemy skorzystać? Nie, do łazienki, do łazienki. No, chyba nie mogę. O, idź. Nie mogę. O, szkoda. Lubię korzystać z łazienek w tej grze. Coś na biurku? Nic się nie podświetla. No dobra, to do zobaczenia. Teraz zapukamy jeszcze do nitki, ale szukaliśmy tej babki. Są też jakieś duszności dostały z nami?
Ojej. Nie wejdź mi tutaj. Czy on umiera? Ej, nie umieraj. Dzwoni po karetkę. Halo. Halo, policja. Halo, pogotowie? A, to jest ten. Po prostu astmę ma. Dobra. Ups. Rozkurczyły się. Loren, kopie. Co jest, ojcze? Przecież mówiłam ci, że masz tu nie przychodzić. Sorry, skarbie. Ale stęskniłem się za tobą. O nie! Co ty jej robisz? Ej! Puść mnie! Czego chcesz, złamasie? Loren! W porządku? Masie bosków! Nie trzory, frajerze! Uderzył ją. No nie, na pewno nie. Będziesz bił jej! Dziadzie ty! Znowu ty? Jezu, bije się! Nie! Czy ja go zabiję, bo nie wiem, co ja robię. No nie! Nie! Nie duś mnie! Nie morduj mnie! Butelką, butelką, butelką go! Proszę! Nie zdążyłam! O, dobrze, dobrze, dobrze! No nie! Wum, 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 wum! Wum, 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 wum! W górę! I bum! I S! S, 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 S! I butelka! Wypij mu zęby! Wum! Dobij dziada! Wum! I w jaja! Oj, serki! Ale zabawa! Au! Wu! Ale unik, dobry unik! Ale... Ła, prawie się pobył! Idzie tu niżka wbibiony? Jeszcze się zobaczymy, złama się. I kto wygrał, złama się? Nic panu nie jest? No ta stoi! Nie, jemu tak. Kto to był? Były klient, który się mnie uczepił. Jak zaczął się robić agresywny, to kazałam mu znikać. Proszę na siebie uważać. On pewnie tu wróci. Przepraszam, prabajzę. Panie Shelby. Tak? Dzięki. Może nam pomoże. W tym razie może coś sobie przypomnę. Oj, jestem chyba troszkę połamana. Ale wygrałam! Fajna akcja była, podoba mi się. Potwierdź, przytrzymuj pokoje ustawione przyciski, dopóki ich symbole nie znikną. A podpowiedź, sorry, Boże. Podpowiedź. Podpowiedź, przytrzymuj pokoje wskazane przyciski, dopóki ich symbole nie znikną. Dobra. Ale to teraz już zaczynać, czy to jeszcze nie? Ale ulewa. Wygląda to na więzienie. Policja, karetka, gapie, telewizja. Trzęsąca się ręka. Co to jest? Okej, wychodzimy. Słyszycie te napięcie, tę muzykę. No, jesteśmy gdzieś innym, że nie? Coś przyczuwam, że kolejne morderstwo. Dziś rano na jeszcze nie znaleziono kolejne. Policja wciąż przeszukuje miejsce zbrodni.
I tak jak się domyślałam, na innym morderstwie. Możemy z kimś pogadać? Nie. Dobra, chodźmy w stronę policji. To ciekawe też, kim jesteśmy. Teren zamknięty, proszę pana. Proszę się cofnąć. Agent Norman Jaden, FBI. Ma pan jakąś odznakę, panie Jaden? Tak. Oczywiście, że tak. Agent FBI. No dziękuję. I co, teraz znajdę ciało? Szuroczy. Znajdę go tu? Widziałem go tu wcześniej. Powinien gdzieś być. Dzięki. Hej, czy mógłbym sobie jakiegoś porusznika? Ale ta gra jest mroczna. Nie! Nie chcę stąd wyjść, to idź dalej, gro! Nie wkręcaj mnie! Mogę chociaż jakiś karton wyłożyć, prawie chwileczkę. Ale okulary muszą być! Zapis notatki kinety. Agent 47023, Norman Jaden, wtorek, 4 października 2011, godzina 8.14. Oho. Fajnie by było, żeby... Aha. Okej, dobra. To będę szukać, tak? Tymi okularkami czegoś. Okej, dobra, idziemy i szukamy. Mamy znaleźć ciało. Tu jest jakiś ślad DNA. Muszę podejść i w dół. Okej. Butelka. Nie ma związku z powodzeniem. No, czyli po prostu jakiś... Ktoś sobie urządził zabawę. Pokój sobie. Fajnie było, jakbym ustawiła sobie jakiś tutaj schemat postępowania, gdzie mam iść w którą stronę, bo na razie... O, zapytamy o Blake'a. Szukam porucznika Cartera Blake'a. Aha. Uwaga do Iwo. Krótka bez znaczenia. Pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. No nie. Ale w sumie trudno, żebyśmy od razu coś znaleźli. Linia wysokiego napięcia, to może się tu nie zbliżajmy. Myślę, nie chcemy być kolejną ofiarą. To przypadkową dodatku. No.
Dobra, o czym pogadajmy sobie z Blake'em? Pomyślnie, Blake? Agent Norman Jaden z FBI. Czułem cię na pańskim posterunku, powiedzieli, że pan tu jest. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, też z trupu, to dobrze pan trafi. Mike, powiedz temu złomasowi w górze, żeby zbastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się poruszliwy. No, idzie pan? Jaden. Więc... co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. Na razie wiemy niewiele. Z tego, co udało nam się zebrać, wygląda to na robotę zabójcy z origami. Różna śladowca. Zidentyfikowano już ciało? Jeszcze nie. Niedługo będziemy wiedzieć więcej. No i co z tym koronerem? Jest już w drodze, poruszniku. Czekamy już godzinę do kurwy nędzy. No ale przynajmniej tutaj mają koronera, a nie tak jak w Polsce. To też jest sprawa... wie, dość kontrowersyjna. Mogę się tu trochę rozejrzeć? Proszę bardzo. Hej, Jaden. Niech pan da znać, jak pan coś znajdzie, dobra? Działamy w jednej drużynie. No, chyba tak. Dobra, będziemy kontynuować. Szukanie. Już rzuciłam. To była ta butelka? Nie no, nie mam widać. No nie widzę, czy to była ta butelka. A nie, to nie była butelka. Uwaga do Igo. Próbka bez znaczenia. Pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. Byłam dość słabo orientowana w terenie, to chciałam powiedzieć. Próbka bez znaczenia. Chwila, gdzie ja byłam? Gdzie ja byłam? Wszystko takie szare góry, że nic nie widzę. Da się coś z tym zrobić? O, mamy ci przyporek. Biegnę do ciebie, śladzie. Jest się. Mam nadzieję, że nic nie jedzie. No. Nie mogę przejść przez tory? Jak ja mam tutaj... to sprawdzić. O. Tak mogę wejść, a tamtędy nie, nie no super. Co to jest? O nie, zdechły! O. FBI nie prowadzi akt kotów. Na razie. Na razie. O cóż, biedny koty. Zrobić. Aha, może ja to już sprawdzałam. Może tak być. Aha, to była ta butelka, którą też już sprawdzałam. O, dobrze, że teraz pociąg jedzie, a nie wcześniej. To byłaby ze mną koklana. A to był ten kotel? Nie. A to? Trochę pyłków orchidei.
Ich stężenie w powietrzu powoli spada z powodu deszczu, ale jest tym większe, im bliżej ciała. Sprawdzam. To jak orkidei, mówisz? Zobaczcie, jest w kwieciarku. Okej. Czyli jednak coś udało mi się znaleźć. Dobra, mnóstwo śladów tutaj widać. Mnóstwo po prostu. Chciałabym się rozejrzeć, ale naprawdę nie wiem, w którą stronę iść, bo... Aha, tutaj byłam. Dobra, będziemy sobie chodzić sprawdzać, nie wiem. Ty mnie wytrzymał, ten? Blake. Chyba. Czy jakoś tak mniej więcej gdzieś tutaj. Tu byłam na korach już. My robimy tańczymy kankana. Nie możesz tam iść? Chciałam iść z historów, więc pójdę z historów. Martwy kotel. Ktoś był w tej sprawie półzwesły. No, czy tam się coś pojawiło? A właśnie! Co pojawiło się? A ja nie widzę! Tyle się śladów pojawiło. Muszę tu podejść. Uwaga do piwa. Na ogrodzeniu za linią korytarzową muszę do ślady drzwi. Mogę... Oh. O! Uważaj, bo to zaraz sekret będzie. No nie zleć mi teraz. O! Już jesteś? Nie! No i... No chyba żartujesz sobie. No na szczęście nie. Trzymaj. Już? Stoisz? Nie, Boże, nie spuść! Dobra, jeszcze raz. Powinnam się domyślić, że gra mi pokazuje. Dobra, już jesteś na miejscu? Dobra. Teraz dwójka, idziemy wyżej. No nie wiem, jakbym teraz zleciała, to... Oj, i mamy coś. Ślad. Mhm.
Muszę się zmienić. O, właśnie. Tylko dużo śladów. Może trochę wydać do mordercy. Może. Ktoś to wie. Idziemy po śladach? Idziemy po śladach. No, przecież ściskałam S. Dobra, żyjesz chyba. Lepiej lub gorzej. Ale się stęka przy tym. Nie, nie wiem, to już tak jest lepszy widok. Kolejny ślad. Uwaga do pochodu. Ślady chodzą na pochodu do zanim to... Może to samo być spać. Może. A, mam to E nadal. Wyglądałoby na to, że ktoś się na to podtrzymał i skończył ślady. O! O nie, oklapał mnie! Frajer! Nie wiem, czy chcę wchodzić pod pędzące samochody. Chyba niekoniecznie. O, Vera mnie przed tym powstrzymała. Na szczęście. Mogę tam iść, nie? Nie. Może jakoś inaczej się mogę dostać. Nie, nie mogę się dostać inaczej. No dobra, czyli muszę wracać? Może to zmienię? O, zmienię to, co się dzieje. Tutaj już nie mogę niczego sprawdzić. Nie miałam sprawdzić, co sprawdziła. O, jeszcze tutaj. Może. Chyba nie. Już nie mam pojęcia, ale... No przecież klikałam S. Wow. I wziął, bo mi się zabił prawie. A tutaj mogę używać? Nie, nie mogę tutaj używać. Dobra, wchodzimy w takim razie. Po prostu się troszeczkę wsuwamy. I tak już jesteśmy mega ogłoszeni, więc tu wie, co to zaraz mi chodzi. O, teraz mi się udało. Spadłam na cztery łapy, jak ten biedny puszył. Jest tyle tych śladów, że pogubiłam się. Co już patrzyłam, a czego nie. Tył. Wracam na posterunek. Zostaje pan? Właśnie. Odejdźcie, zostań. Tak. Rozejrzę się, jeśli pan pozwoli. A proszę, ja cię bardzo. Fajne. Lubię go już. W którą stronę by tu pójść? Gdzie czekają mnie jeszcze fajne ślady? Zacznę szukać. Możemy zapytać o coś, nie zapytamy. Kawa!
kawa. Najważniejsza. Przydała się kawa. Ogrzałbym się. Będę chciał nastąpić. Ciało nie było ruszać. Skąd tu się wzięło, do cholery? Ciała? Za dużo tu ludzi. Zadepczą miejsce zbrodni. Wygoni ich, powiedz, że FBI i... Ciało pozostawiono przy torach. Podobnie jak i inne ofiary. Ciało nie było ruszane. Ciało nie było ruszane. Trochę zimno, co? A, bardzo rozmowny. Kiedy znaleziono ciało? Przepraszam bardzo, ale kim pan właściwie jest? Norman Jaylen, FBI. Jeśli ma pan pytania, to proszę porozmawiać z porucznikiem Blake'em. No dobra, to przecież kawał tu częściej. Ma pan trochę kawy? W termosie z tyłu jest trochę. Proszę się częstować. O, przynajmniej tyle. Krzywa pogoda, co? Tu zawsze tak pada? Zawsze na jesieni. A u was nie pada o tej porze? Tak. Tak, oczywiście. Trochę sztywna ta rozmowa. Tak jak atmosfera. No ale wiemy, to już wiem. Będąc etanem mam już przetestowane się wszelkiego rodzaju płynu. Nie okularki to nie zdejmą. Nie, to nie. Ciało pozostawione przy torach. Byliśmy już przy torach. O, jest kolejna próbka. Uwaga do Iwa. Próbka bez znaczenia. Chodzi od jednego z policjantów padających miejsce. No cóż, nie zawsze może być tak dobrze. Wow. Wpadnij pod pociąg po reszkę. Aha, nie mogę już dalej iść. Dalej w tą stronę. Aha, zawracam. Dobra. Czyli nie mogę. To zbierałam. Chyba to zebrałam. Wiecie co? Boże, ja po prostu pobrałam już pokrótkę i nie pamiętam o tym. Chyba może tak być. Zakręcona jestem. No cóż. No chyba tak, bo skoro jej się nie da wziąć, no to... się nie da, to się nie da. Idziemy sobie po wodzie trochę. Dobra, to tam widziałam tę pokrótkę. Wydaje mi się, że to co wybrałam, to już chyba wszystko. Nie wiem, czy mam rację, czy nie. Ale możemy jeszcze wchodzić tutaj, a tutaj jeszcze nie być. Przy karetce. Z tej strony. Tu. Myślałam, że będzie lepsze od... Nie, nie jest. Nie chcę. Chcę po prostu wyjść. O właśnie, gdy tylko sprawdzaliśmy. No nie sprawdzaliśmy, ale to nie. Ale czy to, że przegapiłam, może jakiś dowód będzie miało negatywny wpływ w sprawie.
nadzieję, że nie. To możemy sobie... O, ciało Iwo. Ciało nie było ruszane. Użyję Iwo, żeby sprawdzić ciało. Jak to? Jak mam użyć Iwo? Do korebki. O, mogę sobie już odjechać. Kurczę, nie wiem. Korebki nie dało się wejść. Korebki powinny być całe raczej. Zakładamy w tej korebki. Pytanie, czy się da wejść do karetki? Bo czekają na koronera, czyli ciało musi być. No ale nie da wejść do karetki. Więc nie zobaczy ciała. Nie wiem, coś agent plączesz. Się wyznaniać. Oho, co się wydarzy? Gra mi chyba coś podpowiedziała. Dobra, powtórzę jeszcze raz, bo nie zauważyłam to nic. Aha, czyli źle, że nie zauważyłam. Bardzo źle, że nie zauważyłam. A nie, czekajcie. Aha, tutaj. Dobra, czyli to znaczy, że mam tam iść. Proszę was o rodzaj cięcia, bo będę ciała na pewno. To wszystko szukanie odcinek wyszedł długi. Więc te szukania takie, które chodziłam bez, na darmo, bez sensu, to sobie podarujemy. Dobra, już wiem, gdzie mam iść. Dobrze, że gra podpowiada trochę. To jeszcze nie zbadałam. Tutaj. Tylko co tutaj? O, jest tutaj. A, tu jest ciało? Chyba tak. Dobra, widzowie o słabszych nerwach, proszę wyłączyć. Uwaga do Iwo. Ofiara leży w plecach. Brak śladów użycia przemocy. Aha. To co ja mam teraz zrobić? Aha. Jeśli ofiary zostały wyniszczone, czyli kulek orchidei, dobra. I origami. Figurka origami w prawej ręce. Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci. Tężenie po śmierci, mój drogi. AD, a co mam robić? A? Aha, rozejrzy się i mogę sprawdzić dalej, dobra. Rana powierzchowna na prawym udzie. Krew identyczna z pobraną z ogrodzenia. Aha, czyli ja pobrałam tam tą krew z ogrodzenia, tak się wytrzymam, Daniu. O, dobra, ja jestem.
Dobra, to teraz B oglądamy. Jeszcze tutaj mamy coś. Twarz ma umarzaną głowę. Tak jak inna. Chociaż tutaj chyba nie trudno o to. Bo nawet ty jesteś umazany błotem. Wierzenie to, żeby nie dobrać. Zaginiony, 5 dni temu. Sprawdź w pliku. Czyli jednak. Dobra, to już nic nie mogę, to już nic nie mogę. Powstajemy. Chyba sprawdźmy to już wszystko. O, dobra. Czyli wiem, że gra nam podpowiada, więc nie jest tak źle. A, skoro sprawdziłem już wszystko, wejdę sobie okularki. Nie, no wcale ty nie jesteś obudzony błotem. Nie, w ogóle nie jesteś obudzony błotem. Co wiemy? Wiemy, że morderca z origami, albo jego naśladowca, ale raczej morderca. Orchidea, dziecko zaginione. Rana powierzchowna. Brak użycia przemocy, czyli co, znał ofiarę? Ale lubię takie zagadki kryminalne. Gra idealna dla mnie. Będziemy ruszyć. Dobra. Czyli odpalamy kluczyki. I ruszamy. Mam niezły kurek. Odblokowujesz nowy bonus. Dobrze, skoro weszliśmy już z miejsca zbrodni, opuściliśmy tamte miejsce i jesteśmy panem i jesteśmy w nowej lokalizacji, myślę, że to czas zakończyć już ten odcinek. Dość długi chyba odcinek wyjdzie. Widzę, że tutaj godzina nagrywania, ale tak jak mówiłam, to chodzenie bez sensu, będę ciąć. Mam nadzieję, że podobał wam się, a działo się sporo. Były emocje, było dużo emocji, a jeśli chcecie jeszcze większą ilość emocji, to zapraszam was na kolejny odcinek Heavy Rain. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!